15 marca wspominamy błogosławionego Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera. Jan Wojciech urodził się 25 stycznia 1869 roku w Staromieściu pod Rzeszowem. Pochodził z biednej, bardzo religijnej rodziny dróżnika kolejowego. Po ukończeniu seminarium duchownego w Przemyślu w 1892 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po roku pracy w parafii Polna skierowano go na studia w Rzymie. Już jako młody kapłan dał się poznać jako mądry kaznodzieja i cierpliwy spowiednik. W czasie pobytu w Rzymie w wolnym czasie pielgrzymował do różnych kościołów, nie tylko by je zwiedzać, ale by się w nich modlić. Bardzo cenił sobie możliwość studiowania w wiecznym mieście. Studia zakończył uzyskaniem doktoratu z teologii. Jeden z kolegów z czasów studiów tak o nim mówił. Jan studiował teologię na klęczkach przed Najświętszym Sakramentem. Po powrocie do kraju w lecie 1897 roku Jan przez ponad 50 lat był pracownikiem w przemyskim seminarium. Zasadniczo wykładał teologię dogmatyczną, ale też pełnił inne funkcje. Między innymi był rektorem seminarium. Nie tylko wykładał klerykom naukę, ale dużo się za nich modlił. Pod koniec życia, gdy prawie stracił wzrok i nie mógł już uczyć kleryków, spowiadał i długie godziny spędzał w konfesjonale w przemyskiej katedrze, gdyż zawsze czekali na niego ludzie. Przed II wojną światową Przemyśl był znaną twierdzą, w której stacjonowały wojska. Jan znał sytuację młodych dziewcząt, które pracowały jako służące, wykorzystywane przez swoich pracodawców, często znajdowały się w tragicznej sytuacji. Dla nich założył Dom Bożego Miłosierdzia. Do bezpośredniej pracy wśród tych kobiet zaprosił siostrę Opatrzności Bożej. Jednakże dlatego, że pomagał wielu kobietom, był często oczerniany. Nie bronił się, powtarzał tylko słowa psalmu: Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył. I dalej pomagał tym, które przez innych były wzgardzone. Ksiądz Jan Wojciech Balicki, ceniony autorytet teologiczny, ojciec miłosierdzia i świętobliwy kapłan, zmarł w Przemyślu w opinii świętości 15 marca 1948 roku. Beatyfikowany był 18 sierpnia 2002 roku. Wtedy papież Jan Paweł II mówił o nim. Służbą miłosierdziu było życie błogosławionego Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, ale szczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale. Zawsze z cierpliwością i pokorą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do tronu Bożej łaski. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jana Wojciecha, prezbitera, aby w pokorze serca służył dziełu Twojego miłosierdzia. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy naśladując uniżenie Twojego Syna, dostąpili radości Jego Królestwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.